Witajcie w kolejnym teście. Tym razem testujemy dla Was mikrofony krawatowe firmy Remax, model RX20. No, ci, co obserwują nasz kanał, zapewne wiedzą, jak bardzo przeszkadza nam wiatr podczas nagrywania. Dlatego postanowiliśmy zaopatrzyć się w końcu w mikrofony. Mamy nadzieję, że to nam pomoże. Trochę się zastanawialiśmy, jaki typ mikrofonu wybrać. Czy to kierunkowy, czy właśnie krawatowy. Zależało nam na tym, żeby nie ucinać dźwięków otoczenia, no ale żeby zarazem było dobrze słyszana osoba nagrywana. Jednakże jak dobrze się przyjrzeć naszym filmikom, widać też, że bardzo często operator kamery również udziela się w nagraniach, w narracji. Dlatego mikrofon kierunkowy z tego tytułu odpada, bo wycina to, co znajduje się za kamerą. Tak samo często kadrem uciekamy gdzieś na jakiś obiekt, osoba, która prowadzi narrację, zostaje z boku, tam też by się kierunkowy nie nadał, więc mamy nadzieję, że to rozwiąże nasze problemy. Jest to zestaw dwóch mikrofonów, jednego odbiornika nadajnika do telefonu bezprzewodowy. No zobaczymy, co jest w środku. Zbliżenie, może najpierw pudełko pokażę. No jest to, jak widać, produkt chiński, na Allegro dostępny za około 90 zł, więc cena taka budżetowa. Nie jest to żaden produkt ściśle profesjonalny za 400 zł czy więcej. Zobaczymy, co to nam przyniesie. No ma to małą gąbeczkę, jak widać, przeciwwiatrową. Nie są to takie duże dedkaty, jakie można widzieć w niektórych zestawach. Mamy nadzieję, że to się sprawdzi. Jest klipsik. Tu mamy nadajnik, z tego co widzę. Na USB-C. Są też chyba wersje na iPhone'a. Tu jest też przydatka do ładowania, więc możemy mieć podłączone do telefonu i ładować. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Wygląda solidnie. Zobaczymy, jak to wisi. Widziałem brzydsze, fajnie. Gąbeczkę można oczywiście ściągać. Tu mamy taki mikrofonik. On podobno jest dookólny, nie jest kierunkowy. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. No bo zależy nam na tym, żeby nie tylko osoba nagrywana była słyszalna, tylko jakieś dźwięki, na przykład kawiarenki, jeżeli przechodzimy obok, albo śpiew ptaków. No często to słychać na naszych nagraniach, jest to fajny dodatek. Widzę, że tu jest jeszcze coś do ładowania. Zobaczymy, czy... No to chyba sam kabel, nie ma tutaj żadnej ładowarki, jest tylko kabelek. Tak, sam kabelek. Króciutki USB-C, ale z długim wejściem. To może się przydawać do różnych urządzeń innych. Mamy tu jakiś chiński certyfikat. Coś tam niby zaliczyło. Ciekawe, na ile to prawda. No i instrukcja. Instrukcja jest po chińsku i po angielsku. No dobra, no powinno to działać na tej zasadzie, że podłączamy i to działa. Więc nie będziemy tutaj się zagłębiać teraz w instrukcję. Zobaczymy, czy da się tego użyć bez instrukcji. Więc tak, no zróbmy taką scenerię testową bez mikrofonu i zeta. Słyszymy bez mikrofonu. Odległość 1,5 metra. Coś takiego. No to co, żeby nie przedłużać, zobaczymy, jak to działa. No podobno powinno to zadziałać po połączeniu. Tutaj nie widzę żadnego przycisku, nic się nie wciska, a przyciski są na mikrofonach, więc pewnie trzeba je wcisnąć. No tutaj może posilę się instrukcją, co oni piszą. Przez 3 sekundy przytrzymać przycisk. Zobaczymy. To Dorota tutaj jako asystent kamery. Proszę bardzo. Podłączasz. Dorota teraz podłącza urządzenie. Coś tam się pojawia. Chyba nie. A mam coś nacisnąć? Nie, tam właśnie nie ma coś stanie. Coś miga, nie miga? Mam na zielono tutaj lampeczkę, także chyba... Chyba działa? No dobra, zobaczymy. Teraz się pewnie nie słychać w takim wypadku. Testujemy. Jeżeli mnie nie słychać, znaczy, że działa. Teraz 3 sekundy trzymam. Nic się nie zmieniło. Nie muszę tutaj nic nacisnąć? Albo zdjąć tej folii, żeby... A nie, folia to folia. Dobra, zatrzymamy wideo, zobaczymy, czy coś nagrało. No dobra, chyba coś źle wcześniej wcisnąłem. Nie wiem, czy mnie teraz słychać przez mikrofon. W każdym razie dioda miga. Widać to? Mruga sobie dioda.
I teraz sprawdzamy. Mówię do mikrofonu, zasłaniam mikrofon. Mówię do mikrofonu, zasłaniam mikrofon, zasłaniam. I teraz testujemy. Wyłącz, zobaczmy. No dobra, to okazało się, że chiński produkt stwarza chińskie problemy. Nie było łatwo, trochę musieliśmy pokombinować. Wyszło na to, że telefon, na którym testujemy, Redmi 8, nie chce te mikrofony działać w oryginalnej aplikacji aparatu. No po pierwsze trzeba było włączyć OTG, to w niektórych telefonach też może być potrzebne, czyli ten tryb do dysków na przykład, tak, USB. A po drugie, no, działało w Messengerze, nie działało w aparacie. Musieliśmy ściągnąć oddzielną aplikację Open Camera i tam to działa, więc różnie może być na różnych telefonach, trzeba pewnie sobie to sprawdzić i ewentualnie odesłać, jeżeli nie działa, jeżeli komuś się to nie podoba. Później sprawdzimy jeszcze na innych telefonach i damy znać, jak to wyszło. W każdym razie procedura jest taka, podłączamy to. Jeżeli tutaj się świeci czerwona dioda, znaczy, że nadajnik działa. Potem tutaj z tyłu klikamy przycisk, raz krótko, tu się zapala zielona dioda. Jeżeli jest połączenie, i wtedy możemy nagrywać. Także robimy testy w takiej samej odległości. Teraz słyszycie mnie bez mikrofonów. Za chwilę się przełączamy i zobaczymy, jak to jest z mikrofonami. No to jesteśmy już na mikrofonie podłączonym. Wszystko działa, przetestowaliśmy. Także chwila testu, czy jak mnie słychać z boku, ponieważ mikrofon jest dookólny, powinien też coś zbierać. Na to kładziemy nadzieję. Więc jest, no na razie go trzymam w ręce, teraz go przypnę normalnie, tak jakbym go nosił. Przed chwilą mnie słyszeliście bez mikrofonu, teraz mnie słyszycie z mikrofonem w tej samej odległości. No i wprawdzie jesteśmy teraz w pomieszczeniu, więc telefon na pewno też dobrze zbierał. Jeszcze jak się trochę pogoda poprawi, to pójdziemy przetestować to na dworze. Poczekamy też na jakiś wiatr, żeby złapać, przetestować, jak ta gąbeczka filtruje wiatr. Producent deklaruje, że działa to na 20 metrów, też zrobimy takie testy na odejście, jak najdalej się da. Według producenta powinno to działać 6 godzin, to przetestujemy oczywiście już w naszych normalnych filmikach, nie będziemy teraz 6 godzin łazić, więc jak jesteście zainteresowani, subskrybujcie kanał, oglądajcie inne filmiki. Mam nadzieję, że jest dobra jakość dźwięku, bo tego się spodziewamy, że jednak nie będzie to totalna klapa. No trochę już sprawdziliśmy, ale jeszcze to zrzucimy na komputer, przesłuchamy i wtedy nagramy podsumowanie już z wszystkiego razem z przejściem na dworze. To zaraz idziemy na dwór, przetestujemy w warunkach terenowych te mikrofony. No to jesteśmy już na dworze. Mikrofon cały czas podłączony, teraz słyszycie mnie przez mikrofon. Lekki wiaterek jest, zaraz zobaczymy, jak to jest bez mikrofonu. Trochę tu pochodzę, zmieniamy kat. Znaczy kat stoi, ja się ruszam, żeby było wiadomo, że dźwięk jest cały czas jednostajny. Teraz przejdę się tam do płota. Myślę, że jest tu więcej niż 10 metrów, 20. Zobaczymy. No idę cały czas do Was, mówię, jestem tyłem odwrócony, więc też dodatek do tego, co daje ten mikrofon. Zobaczymy, czy jak długo mnie będzie słychać. Jestem już, myślę, około 10 metrów, może dalej. Przejdę się dalej, nawet tak, że mnie nie widać w kamerze, ale ja cały czas mówię do Was. Powinno to jeszcze, myślę, łapać przy takiej odległości, jeżeli jest to deklarowane 20 metrów. W tej chwili już, myślę, przekroczyłem 20 metrów. Pójdę kawałek dalej. Wieje już teraz mocno wiatr. Mam nadzieję, że jeszcze się nie nagrywa, żeby ten wiatr było ewentualnie słychać. No dobra, ledwo się widzimy, jak widzicie, dosyć daleko jestem, myślę, że z 30 metrów, jak nie więcej. Zobaczymy, czy to się nagrało, czy nie zgubiło połączenia. Wracam teraz do Doroty i zaraz zrobimy stop. O, cały czas wieje wiatr, dosyć duży, myślę, że byłoby to słychać na telefonie, gdyby nie mikrofon. O, teraz w tej chwili mocno wieje, zobaczymy, co z tego wyszło. Cały czas wieje mocny wiatr, a ja do Was mówię, jestem już blisko. A teraz powtarzamy nagranie bez mikrofonu, już jesteśmy na mikrofonie z telefonu. Będę szedł do Was przodem, żeby trochę mi było słychać. Pewnie zaraz przestanie dźwięk być rejestrowany przez telefon. Dojdę tylko do furtki i z powrotem. W międzyczasie mam nadzieję, że wiatr trochę zawieje, bo to się uspokoiło. Idę, jestem już ponad 10 metrów. Dojdziemy do furtki, ja do Was cały czas mówię, no tak. Tak, nic nie słychać na pewno. Widzę już po drodze, że tutaj wieje, więc zobaczymy, czy ten wiatr się zarejestrował, ale jesteśmy dobrej myśli.
No i jesteśmy już po testach zewnętrznych. Przeszły bardzo, bardzo zadowalająco. Teraz jeszcze jeden test w pomieszczeniu zrobimy na dwa mikrofony. Zobaczymy, jak to słychać. Będę ja cały czas mówił, do tego dojdzie Dorota. Więc Dorota, zacznij coś mówić, ja też mówię i zobaczymy, jak to wyjdzie na nagraniu. Testy, testy, No, mówimy testy. razem, jednocześnie, Mówimy, tak? mówimy. Żeby były dwie ścieżki dźwiękowe, żeby zobaczyć, jak to się nakłada. No bo wiadomo, że tamten mikrofon w takiej odległości jeszcze łapie drugą osobę, więc No, jeszcze raz Dorota, sprawdzamy, coś czy powiesz? też nie Tak. będzie żadnych zakłóceń tak naprawdę, nie? Bo może Dokładnie. jakoś tam przejść jakiś dźwięk czy Mikrofon coś. jeden. Mikrofon 2. I teraz dwa na raz mówimy, żeby była pewność, 3, że 4. dokładnie. Mikrofon Mikrofon 2. 1, 2. Dobra, sprawdzamy i zaraz przejdziemy do podsumowania. Czyli robimy podsumowanie. Przy teście na dwa mikrofony okazało się, że jak są one blisko siebie, to jest algorytm, który wycina dźwięk jednego mikrofonu z drugiego, więc czasami są szumy, czasami są takie przyciszenia, ale generalnie działa. Więc można używać dwóch mikrofonów, nie ma tragedii. Natomiast jestem bardzo pozytywnie zadowolony, jeżeli chodzi o jakość tego mikrofonu, bo oglądałem testy innych chińskich mikrofonów. Tego nie znalazłem na YouTubie, żeby ktoś testował. Remax. On się na ofercie nazywa RX020, tak też jest tutaj, natomiast na boku urządzenia ma napisane K03. W każdym razie bardzo dobra jakość dźwięku. Też to słyszycie teraz, że bardzo ładnie mnie słychać. Lepiej niż samym telefonem, nawet w małym pomieszczeniu. Testy odległości przeszedł bardzo dobrze. Nie udało nam się złapać dużego wiatru, więc zrobimy jeszcze jeden test tego mikrofonu, jak będziemy nad morzem. Dodatkowo jeszcze jakieś przejście przez las na grabę. No, zrzucimy następny filmik za tydzień, miesiąc, dwa, zależy kiedy nam się uda. Zachęcamy sobie do subskrybowania, żeby go nie przegapić. Ja dodatkowo w tym filmiku, który wyjdzie teraz, dodam link, jak już w opisie dodam link, jak już zrobimy ten drugi filmik, więc będą dwa testy, zapraszamy, żeby to śledzić. Generalnie polecam. Za tą cenę 90 zł, myślę, że to jest bardzo fajny zakup. Nie trzeba wydawać kilkuset złotych na profesjonalne mikrofony. Myślę, że będzie się sprawdzał dobrze. W razie gdyby się okazało, że gdzieś ten duży wiatr się łapie, no to można zawsze kupić za 15 zł jeszcze te dodatkowe futerka na niego, ale póki co jestem zadowolony i myślę, że można śmiało polecić. Także dam w opisie link do sklepu, gdzie to kupiłem, ale myślę, że jak sobie wpiszecie Remax na Allegro, tam zbyt dużo ofert nie będzie, więc można. Także zapraszam do subskrybowania, do lajka na filmiku. Oglądajcie nas.